Hej, cześć, siemano wam wszystkim, nadzieję tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Horizona 4. Moi drodzy, słuchajcie, nie było Horizona, najpierw zaraz po tym jak wróciłem z PGA, teraz go też nie było od dobrej chwili i dokładnie już zdiagnozowałem dlaczego. Najzwyczajniej w świecie nie chce mi się w tą grę grać. Dlatego chciałbym wam oficjalnie powiedzieć, że na tym odcinku, który w tej chwili oglądacie, seria z Horizona się kończy. Nie była to seria, była to bardziej taka pokazówka. Trochę zabawy, wiecie co, jednak... No, to jest to, co mówiłem na początku. Po prostu, no, nie jara mnie już tak Horizon. Gdy grałem w dwójkę, to było dla mnie coś całkiem nowego. Trójkę, jeśli pamiętacie, i tutaj wiecie, że mówię prawdę, każdy, kto oglądał, już trójka mnie trochę męczyła. A czwórka tym bardziej, dla mnie jest ciągle tym samym i mam wrażenie, jest jeszcze bardziej stworzona pod ludzi, którzy wiedzą, jak sami sobie mają wymyślać rozrywkę w grach samochodowych. Dlatego o wiele bardziej cieszy mnie i jara jakiś Need for Speed, który ma troszeczkę bardziej określoną fabułę, bym rzekł, niż taki po prostu festiwal, który zapełnia się ciągle kolejnymi wyścigami. Czuję znużenie. O wiele większą przyjemnością siadam do Assassin's Creed'a niż Horizona, dlatego podejmuję decyzję, o której mówiłem już na samym początku. Kończymy tą serię, proszę państwa, z Horizona, ponieważ nie chcę ciągnąć dalej gry, w którą nie mam ochoty za bardzo grać i tyle. Ale trochę się pobawiliśmy, jeszcze dzisiaj takie pożegnalne wyścigi będą. Samochód, który dzisiaj zakupiłem na potrzeby odcinka, to Honda Civic Type R z 2016. Zrobiłem to, ponieważ sam jeżdżę Hondą, nie Civiciem i na pewno nie Type R'em, ale zawsze mi się Civic podobał, nie wiem, jakby... Jak tylko go zobaczyłem po raz pierwszy w podstawówce gimnazjum, pomyślałem, ale fajnie by było mieć Civica, nie wiem czemu, jakby nie wiem, czy on jest uważany za w ogóle dobre auto, dajcie mi znać w komentarzach, ale jakoś mi się podobał. Dałem za niego 38 tysięcy, a potem wyjebałem na tuning 78. Tak więc może przepłaciłem, może nie, jest na 900 punktów, czyli szczyt klasy S1. No i sobie pojeździmy jakieś wyścigi. Solo poproszę, super hot hatch, Honda Civic Type R, tego Focusa zostawiamy w spokoju. No i zobaczymy, co jeszcze uda mi się pokazać na sam koniec. Te wyścigi wszystkie już tak bardzo mi się takie same wydawały. Mam wrażenie, że dwójka mi się najbardziej podobała z tych wszystkich, bo gra o wiele bardziej mnie sterowała. Ja lubię, jak jednak gra mi mówi, jak po kolei w nią grać, chociaż mnie trochę steruje. Tutaj tego nie odczuwałem i po prostu ta przyjemność z gry malała z odcinka na odcinek, aż w końcu mówiłem, no dobra, jeszcze będzie dalej, niby miało się skończyć na piątym, ja powiedziałem, okej, będzie jeszcze trochę, a wyszło w końcu na to, że będzie 9. Myślałem, że docisnę do 10, ale naprawdę, zaufajcie mi. No nie mam już ochoty grać w tą grę, co ja mam więcej powiedzieć? Chciałbym mieć ochotę, ale nie, wait, dobra, to brzmi jak jakaś taka mega toksyczna para w związku. Kurwa, Mateusz, ja chciałabym cię kochać, ale nie potrafię. Nie, naprawdę, chciałabym, ale nie mogę. No to nie będę się tutaj tak tłumaczył, bo to strasznie dzbanersko brzmi, dlatego po prostu powiem jak jest i no przykro mi, ale musicie się z tym pogodzić. Szczególnie, że powraca motyw tego, o czym mówiłem. Czyli po prostu nie mam nawet pomysłu już, o czym gadać podczas tego Horizona. Oh shit! Chciałem zablokować gościa, prawie wpadłem w poślizg. Strasznie na moim ogonie są! Nadganiają, widzę, myślałem, że będzie prościej po tym, jak ich przed chwilą tak kurde nawyprzedzałem. Ale nie. Naprawdę, komentowanie wyścigów to już nie jest taka prosta rzecz, zaufajcie mi. W Odyseju, czy ja w ogóle mówiłem, że do Originsa siadam z większą przyjemnością, do Assassin's Creed'a w każdym razie. Tam ciągle gra rzuca mi jakieś mięso, które ja mogę sobie ugryźć i mam już podstawkę do komentowania. Wiecie, ja nie jestem, kurde, komentatorem sportowym. Nie mam takiej wiedzy o samochodach. Dlatego od razu wam mówię, jeżeli szukacie kontentu tylko i wyłącznie związanego z Horizonem, bo są trzy opcje. Albo oglądacie moje filmy, bo jestem tutaj ja. Hej, pozdrawiam, cześć, jak się macie? What's up? O kurwa! O, prawie daję się wyprzedzić. Albo dwa, oglądacie te filmy, bo jestem ja grający akurat w Forcę, bo generalnie Forca was nie interesuje, ale jak ja gram, to jest git. Albo trzecia opcja, że chcecie oglądać filmy z Horizona właśnie. Jeżeli ta trzecia opcja dotyczy was, czyli naprawdę lubicie Horizona, polecam wam Yojiego na YouTubie polskim, Yoji, Yoji,
On wrzuca w cholerę filmów z Horizona i każdy ma na siebie pomysł, bo to jest człowiek, który się pasjonuje samochodami i motoryzacją. Każdy odcinek ma jakiś konkretny temat. O tutaj odpicował taki samochód pod to. O tutaj jakimś Peugeotem zapierdala 200 ileś na godzinę. I tak dalej, no bo gość się interesuje samochodami, wie co z nimi robić, tuninguje wszystkie ręcznie. A widzieliście jak to wyglądało teraz w moim przypadku. Kupuję jakieś tam auto, w sumie nie wiem jakie, ponieważ nie mam pojęcia o autach. Kupuję jakiś gotowy tuning z internetu, montuję jakieś gotowe malowanie. A Yoji to jest człowiek, który sam wszystko stuninguje, sam dopasuje. Jeszcze pewnie sam jakąś kalkomanię bywalną, chociaż nie wiem czy to mu się chce robić. O kurwa! A więc jeżeli szukacie kontentu Horizonowego, który jest naprawdę ciekawy, to lećcie do Yojiego. Myślę, że naprawdę duża popularność tej gry na jego kanale pokazuje tylko, że to jest odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Jak do niego pójdziecie, to go pozdrówcie w komentarzach ode mnie. Możecie to nawet zrobić tak czy siak. A ja troszeczkę jeszcze offroadu zrobię na stare, dobre zakończenie. Holy fucking shit! Co to był za lot? Co to był za lot? Rekordowy chyba wszystkich moich Horizonów, w które grałem. Damn! Ale jestem głodny. Pochwalę się wam, wy ten odcinek widzicie, teraz sobota jest dla was. Dla mnie jest piątek, jak ja to nagrywam, jestem strasznie głodny. Muszę troszeczkę więcej jeść na śniadanie, bo ostatnio tylko piję kawę z masłem. Jak śledzicie moje Instastory, to wiecie. Jeżeli nie, NewTVolt na Instagramie, linka pewnie macie w opisie, zafollowujcie. I kawa z masłem, tak zwane bulletproof coffee. Kto zna, ten wie o co chodzi. Bawię się w to ostatnio. Kawa, która ma 370 kalorii na śniadanie, ale to jednak jest trochę mało, kurwa. Trochę mało, muszę sobie to inaczej rozdzielać. Muszę wrócić do mojej jajecznicy z bekonem. Ale tą kawę z masłem się tak łatwo robi. Wrzucam masło, olejem CT, blenduję gotowe śniadanie. 3 minuty i mam zrobione. Nie muszę się bawić z jajkami i tak dalej. Ale to nie to samo, to nie to samo. Ale może będę sobie dorzucał jako element mojego śniadania. Tak czy siak jestem głodny, bo nie o tym chciałem mówić. Czasami się też na mojej diecie ketogenicznej ratuję McDonaldem, jeżeli nie mam po prostu ani czasu, ani składników w domu. A odkąd wróciłem z PGA, mam zadziwiająco mało czasu. I dzisiaj idę z Huntą, uwaga, na Venoma, proszę państwa. I nie, raczej nie będziemy robili żadnej recenzji, chociaż może, kto wie, może siądziemy potem w samochodzie i pomyślimy, ty kurwa, może by coś nagrać. Jak się cofał czas z Y-kiem, strasznie to zjebałem. Może coś nagramy, zamontujemy telefon w holderze i stwierdzimy, a chuj, recenzja będzie dobrym pomysłem. To może zrobimy, może nie. Wyrazimy jakieś nasze zdanie na ten temat. I nie mogę się doczekać tego McDonalda, którego sobie zjem przed seansem. O! Ale wiecie, co jest fajne na keto? Jak już sobie pozwalam na McDonalda, no to oczywiście muszę wiedzieć, co jem. Mac jest fajny, ponieważ jem oczywiście te wszystkie kanapki bez bułki. Wołowinka to jest bardzo dobre mięso dla mnie, bo dużo białka i jest też tłuste. Wbrew wszelkim, kurde, dietetycznym i wiecie, mało kalorycznym przekonaniom, ja jem teraz tłuste rzeczy ze względu na metodykę tej diety, a wołowinka jest pod to idealna, wręcz bym powiedział. I wiecie co wjeżdża? To ma jakieś 800 kalorii chyba dla mnie, tak to mniej więcej się zgrywa. Ma podwójny McRoyal z serem, ewentualnie wieśmak na przykład, podwójny. Tylko, że oczywiście bez bułki, bez keczupu i bez musztardy, ale za to z warzywkami. Czy ominąłem checkpointa? Nie, nie ominąłem, ale jaja. Udało się. Do tego jeszcze dwa razy McDouble, też bez żadnych dodatków i bez bułki oczywiście. I to jest po prostu... O! Ładunek mięska, takiego przepysznego mięska McDonaldowego. Oczywiście rzeczy z Maca są niezdrowe i to jest dla mnie tylko ratunek w sytuacjach, kiedy no, mało czasu jest, a dużo do zrobienia. Tak jak dzisiaj. Jakby sam sobie oczywiście wymyśliłem, że pójdę do tego kina, ale stwierdziłem, że Venoma muszę zobaczyć. Trzeba dbać o to, żeby w życiu mieć też czas dla znajomych, szczególnie jeżeli ostatnio się go miało. Jedno i drugie działa, ha! Tak więc dzisiaj McDonald's wjedzie i nie mogę się trochę doczekać. A że wiecie, teraz wczoraj był ten stream z Assassina, przedwczoraj dla was. Dzisiaj w ogóle być może będzie kolejny, jeżeli to słyszycie, jesteście zainteresowani, to czajcie się dzisiaj wieczorem na kanale, bo rozważam, że go zrobię. O, no i kurde, tego Assassina chcę pocisnąć jak najwięcej. We wtorek wychodzi DLC do Spidermana na PlayStation, które naprawdę chciałbym skończyć przed piątkiem, kiedy to wychodzi Red Dead Redemption 2, który będzie grą pojebanie ogromną. I to będzie naprawdę jedna z największych serii od dawna, czuję, ale też myślę, że najlepsza od dawna.
Przynajmniej na to liczę. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli czekacie i będziecie oglądali Red Dead'a u mnie. Bardzo na to liczę. Szczególnie, że ekskluzywy konsolowe często są bardzo ładnie oglądane, tak bym powiedział. I naprawdę chcę dopiąć jak najwięcej rzeczy. I na Force trochę nie ma miejsca. Co się zgrywa z moimi własnymi odczuciami? Czy ja w ogóle się zbliżam do pokazu? O, będziemy mieli pokaz w tym odcinku. Idealnie się składa. Tak, lubię, zalajkuj. Będziemy mieli pokaz w tym odcinku. Fajnie, fajnie, wszystko się dobrze nagrywa, tak. Okej. Fantastycznie, cieszę się. Ty, słuchajcie, ile mi brakuje? Brakuje mi tylko i wyłącznie... Nie, no dobra, przyjadę sobie jeszcze ten jeden wyścig. Przyjadę sobie ten jeden wyścig, a potem polecimy robić wyścig pokazowy. Ten odcinek będzie miał pewnie 20 parę minut, ale jak się idealnie składa. Będzie wiosenny wyścig pokazowy, cokolwiek on będzie w sobie miał, nie mam zielonego pojęcia, bo rozważałem teraz pojechać i rozbić po prostu jakąś tablicę, żeby zdobyć te punkty wpływu, bo brakuje mi ich cholernie mało, ale w sumie jesteśmy dość wcześnie w odcinku i zadobcyłem moim tyłkiem. Oj, znowu mam piękną okazję do skoku. Dlatego też, żeby jakoś zapełnić ten czas, pojedziemy jeszcze jeden wyścig. Myślę, że ten Civic się najlepiej nadaje do takich właśnie ulicznych wyścigów, więc o, takiego też wykonam, wyściga. O, strasznie, strasznie aktywna gamingowo jesień się robi. Gram sobie też swoją drogą we wolnych chwilach nowego Call of Duty, aczkolwiek nie grałem jeszcze w ogóle w Blackouta, ponieważ jedyne, kiedy próbowałem, to było w dniu premiery i serwery były strasznie gówniane. Z trzech kolejnych meczy mnie wyrzuciło, plus nienawidzę grać w Battle Royale solo, dlatego chyba muszę tę grę sprezentować komuś, najpewniej Lifikowi, żeby mieć kogoś do duosów i też możecie dać znać, czy chcielibyście zobaczyć coś z Blackouta, na przykład na streamkach, na które może się znajdzie czas, a może nie, ze względu właśnie na Red Dead'a. A multiplayera chyba gram sobie tak dla siebie, żeby się troszeczkę wkręcić w tą mechanikę rozgrywki nowego koda. No bo jednak co gra, to trzeba się trochę przyzwyczaić. W listopadzie jeszcze wjeżdża Battlefield, który ciekawy jestem, czy w ogóle będzie miał tego swojego Battle Royale na wejściu, czy nie. Ale tutaj ciekawa polemika może teraz wejść jako temat na komentowanie. Nie wiem, czy widzieliście. Ciekawy jestem, czy wy też. Ktoś z was należał do tej grupy mówiącej: ho! Call of Duty, kurwa, bez single playera? Pff, to się nie sprzeda, nikt tego nie kupi, Call of Duty umiera. No a nie wiem, czy widzieliście wszystkie newsy gamingowe, że to jest rekordowa cyfrowa chyba sprzedaż Call of Duty. Generalnie sprzedaje się zajebiście dobrze. I wszyscy malkontenci, którzy mówili o śmierci marki ze względu na wywalenie single playera, no to cóż, mylili się. Ja osobiście przyznam, jestem smutny. Pogodziłem się z tym, bo i tak mamy dużo gier single playerowych, ale ja strasznie lubię single playery Call of Duty i szczerze rozważam nawet w jakiejś wolnej chwili, na przykład tej zimy, jak nie będzie żadnych premier, czyli pewnie styczeń bym obstawiał, nagrać fabułę jakiegoś koda, który jeszcze wcześniej do tej pory nie nagrywałem. Znowu możecie dać znać gdziekolwiek, jak wam się ten pomysł podoba, ponieważ jestem strasznie zajarany i szczerze myślałem o fabularnie najlepszym kodzie, jaki wyszedł moim zdaniem, czyli Black Ops 1, ponieważ był świetny. What do the numbers mean, Mason? To tak mnie wciągnęło. Ja w to grałem osobiście, nie przypominam... O kurde, dwa koła. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek przeszedł tą grę na kanale. I wydaje mi się, że nie przeszedłem na żadnym z moich, trzech kanałów. Dlatego bardzo chciałbym sobie w nią zagrać, ponieważ ta fabuła jest wybitna. Grałem w kolejne, chyba w dwójkę i w trójkę Black Opsa, tak, ale jedynka nigdy, ponieważ przypominam sobie, jak grałem w nią we własnym wymiarze. Jeszcze na konsoli chyba. Ponieważ ta gra wyszła, kiedy ja jeszcze w ogóle przed YouTube'em i tak dalej, cisnąłem w Black Opsa na konsoli. Strasznie ten multiplayer uwielbiałem. No. Fajnie by było, bo po prostu single kodów zawsze były dla mnie interesujące. Ale gra mi się przyjemnie w nowego Blobsa. Czwóreczkę, Battle Royale jeszcze muszę popróbować, być może też zombiaki. Coś musieli zrobić w końcu, żeby ruszyć do przodu, a sam w ogóle Blackout, z tego co mi się wydaje, zbiera naprawdę fajne opinie. Trochę tam muszę nad tym popracować, jakiś post, launch, content. Dobra, miałem nie używać angielskich słów, naprawdę nad tym myślę, żeby ich nie używać. The Horizon Live. No, cieszę się. Wait, to było do pokazu czy do zmiany pory roku? Nie wiem. Zaraz zobaczymy.
Zawartość popremierowa, o to mi chodziło. Jeżeli fajnie będą to rozwijać, to naprawdę Blackout ma szansę gdzieś się wysoko uplasować w tych rankingach Battle Royale'ów. Ta, to jest zmiana pory roku. How could you not given all that you've done here in the last year? Meet me at the festival and we'll get you your wristband. Okej, cieszę się. Cieszę się, że dostanę od ciebie opaskę, która przeniesie mnie kwartał w czasie. Swoją drogą, zaczyna się teraz też sezon grzewczy. U mnie też w domu grzeją, aczkolwiek ja mam z MPC-u wodę, tak więc nie mam pieca, którym syfię. Ale kurwa, mój sąsiad, takie czarne dymy lecą od niego z samochodu, że to jest przerażające. Przypomniałem sobie o czymś. No i generalnie chyba czas wrócić na streama, które mam nadzieję teraz po tym PGA będą wracały, na przykład z Red Dead jakieś poboczne rzeczy. I czas znowu sprawdzać smog na początku streama. Co ja chciałem zrobić? Strona główna to było tutaj. Nie, no na pewno chciałem sobie zrobić losowania, które mam, ponieważ jeżeli już kończymy, to chciałbym zobaczyć, co jeszcze uda mi się tutaj trafić. Może jakieś przyjemne ilości pieniądza. Lotus. O, wow! Chyba w idealnym momencie kliknąłem kolejne losowanie. Emotikona. Nie, dostałem Concepta Infinity. O, Infinity wygląda na fajne samochody. Mój znajomy sobie kupił. Oh, looking nice. A co to jest za Fordzik? Dobra, odbieram nagrodę, ale to nie koniec, ponieważ... Ała, jeżeli pójdziemy w centrum... No kurwa! Centrum wiadomości. To tutaj mamy prezenty, dwa super losowania. Jako, że mam przepustkę VIP, to chyba co tydzień dostaję super Will Spina. Tak więc jeżeli wejdę sobie za jakieś parę miesięcy do tej gry, na przykład za rok, to będę miał tyle tych Will Spinów, że Ach, VIP-ostwo. Nie wiem, jak się inaczej zdobywa te Will Spiny. Wow, super. No dobra, 190 tysięcy miło, jakiś Jeep, ale niebieska kurtka skórzana. To jest dopiero live. Jedziemy do przodu. O! Mogę sobie jakiś dom kupić? Wiecie co? Nie mam na co już pieniędzy wydawać, jako że kończymy serię. Idę kupić dom! Bo mogę. Po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że mogę. For sale! A jak się to kupuje? Pokaż dom. Ile on kosztuje? Taka mała chatka to nie powinna być jakaś niesamowicie droga. Kingfisher Cottage. Kub, oczywiście! This one is on the National Heritage Register, though, so don't ask me to put in a satellite dish or a basketball court or anything. Tak, kup. Chcę kupić dom, bo mogę. Dostanę jeszcze spina za to. Wioska Kingfisher. Niesamowite. Ja po prostu takie tutaj pieniądze zarabiam. Nie, nie chcę tego ustawiać jako mój dom, ale kupiłem go sobie, bo mogłem, bo mnie kurwa stać. O! Congratulations on making the horizon. Aha, no tak, to wystarczyło dojechać gdziekolwiek chyba. From now on you'll be sharing the experience with all the other drivers who've made the cut. Oh. There and say hi because everything can be done with a convoy of up to 6 drivers. What you really want is a gold wristband. An honor we only offer to the real superstars of the festival. People like Alex and Rebecca, those who are the very best at what they do. Aha. Just who gets a gold wristband is up to me and all those thousands of screaming Horizon fans. So, what are you waiting for? O, widzicie, jak to się idealnie zgrywa? Forzathon is back. Co to jest Forzathon? With new challenges every day and every season, offering the chance to win the very best rewards at Horizon. That's not all. Every hour, on the hour, Forzathon Live invites you to team up with other roster drivers to take on some of the most exciting challenges at Horizon. If you're after something more competitive, Team Adventure pits 2 teams of 6 against each other. Make it racing only for pure racing, games only to compete in playground games, or anything goes for a mix of the two. Form a team with your friends and take on all comers. And when you're ready, enter ranked events and join a league for some of the fiercest competition at Horizon. Zmiana pory roku. Dobra, widzicie, jak to się idealnie składa, że akurat chyba doszliśmy w tej chwili do momentu, kiedy otwiera się cały content tej gry. Ten Forzathon wygląda ciekawie. Zobaczyłbym sobie w sumie. Spring has sprung. New events are flowering. Can you go and pick me a bunch? Wiosna kończy się za 5 dni. O, wiosenny sezon Horizon. Za 5 dni. To teraz jest nie...
To teraz w takim razie to jest czasówka. Co tydzień się pora roku zmienia w grze? Ty, to jest interesujące. 007 świat to za mało. Jakieś nowe rzeczy. If you get lost, just follow the muddiest trail you can find. O, proszę bardzo, dobra, czyli mamy eventy, wydarzenia, które są przypisane do danej pory roku. Co my tutaj mamy? Szlak przez wzgórze, wyścig pokazowy, ukończono. Wait, no to w takim razie ja mam te wszystkie rzeczy ukończone, a nie, aha, no tak, tak, no, no mam. Nowości mam tylko przy tych, które są nowe. No dobra, czekajcie. Gdzieś tutaj cross na halach, ale coś tutaj było 007. Torf Princess, wyciek rzymski, cel sezonu. O, wow, okej, tutaj teraz parę nowych rzeczy mi się pootwierało. Dobra, nieważne. Wyznaczę sobie trasę tutaj. O, kurwa! Co się zgrom na chwilę stało. O, wiem, co chciałem zrobić! Teraz sobie przypomniałem. Zalety, bo mam dużo punktów. Odblokuj zaletę, mordo. No to jeszcze tutaj poproszę w takim razie. To też sobie odblokuję. Co jeszcze? 5% więcej punktów wpływu, ludzie uwielbiają auto. Dobra, odblokuj zaletę, poproszę. Nie kosztuje to jakoś super dużo. Śmieje się zagrożeniu w twarz. Teraz przerwanie kombinacji następuje po dwóch zderzeniach. Okej. Gro. Much as I love the science of racing, I'll confess I also quite like the science of flat out straight line speed. With that in mind, this is the Horizon Drag Strip. What do you say? Ready to put your foot down? Mamy draga teraz. I need you. Hurry, we have got to get out of here. Pokaz Halo Experience. O, mamy jakieś zawody pokazowe, a mamy też draga. Holy fucking shit, tyle rzeczy. I jeszcze w ogóle, jeżeli wejdziemy w tej chwili tutaj, to mamy, witaj ponownie, zobacz co szykuje się. Gdzieś tutaj da się ten Forzaton odpalić. Horizon Live. Wiosenny Forzaton. Porządny automobil, widzicie, tona jakichś wyzwań, sklep, punkty się zdobywa, postęp rozdziału. Zdobądź i poprowadź Volkswagena Corrado. Corrado, tak. Zdobywając łącznie 2 miliony punktów umiejętności za jego kierownicą. Aha, no dobra. Jak sobie w to wejdę, wyzwania aktywne, to ja mogę sobie go kupić po prostu i mam go kupić? Prędkość jednostajna, z nami dwie gwiazdki w dowolnej strefie pomiarowej. Aha, dobra, czyli dużo wyzwań. The Forzaton shop stocks some extremely cool and rare prizes. Tak to działa. So save your points and check back often. Dobra, zdobywa się punkty za robienie wyzwań i można sobie kupować super losowania. Dobra, to teraz ma sens. Wiecie co? Może się pojawi jeszcze jakiś odcinek gdzieś w którymś momencie, albo na streamie się pojeździ, ponieważ teraz zaczyna się to jakoś fajnie otwierać. Nawet się nie spodziewałem, że aż tyle trzeba kurwa czekać, żeby się gra otworzyła, ale niczego nie obiecuję. Na razie zobaczyłbym chętnie na sam koniec tego odcinka dwie rzeczy. Po pierwsze tego draga. A, tak więc dojedźmy sobie tam. Raczej nie będę tutaj moim Civiciem mógł jechać, ponieważ drag to jest, no... bardzo specyficzne wydarzenie. W ogóle dlaczego jest ciemno? Jest środek nocy. Czy teraz się gra otwiera totalnie? W taki tryb uzależniony od tego, nie wiem, którą mam godzinę jak gram w tą grę, czy... Dobra, wpływu. I na co ja teraz zbieram te punkty wpływu, bo... Rozbite tablice, tak? O, źle pojechałem. O, świetnie. Tablice premiowe. O Jezus, ile lifik tych tablic rozdupcy. Co za dzban. Na co ja teraz zbieram punkty, bo ja nawet nie wiem. Resetuj pozycję. Konwój Horizon, o. Spór na grę. Aha, dobra, muszę być w klubie i mogę sobie z członkami klubu jeździć. Tak, to Georgi, o którym wam wcześniej mówiłem, też założył klub dla swoich widzów. I tam prowadzi rekrutację i zaprasza każdego chętnego. Jeżeli ktoś szuka klubu, no to istnieje klub Georgiego. Tam w ogóle imprezy, fajerwerki, tona balonów w powietrzu. No i teraz też wydaje mi się, że gra działa na zasadzie każdy samochód jaki się widzi to jest prawdziwy gracz. A ja nie umiem kurwa jeździć. Mamy mieć lato! Dlaczego pada deszcz? Lato ma być piękne, nieskazitelne. Bez wad. Okej. Okay. Tutaj za chwileczkę dotrzemy do tego draga. Co to w ogóle jest za jakieś tutaj kółko? Forzaton. Rozpoczęcie za 9. Aha, dlatego ci ludzie tutaj krążą. O co tutaj chodzi, nie wiem. Ale trzeba czekać 9 minut, żeby się zaczęło to, co się tutaj wydarza. Uuu, no dobra, jest ta trasa do dragu. Zobaczę w ogóle, jak się tutaj jeździ, jak to działa. Wiem, że trzeba dobrze biegi zmieniać i tak dalej. Czy mi się to uda? No fucking idea. Solo. Super hot hatchem mogę? Zmień samochód.
ja nie mam pojęcia. A mogę sobie kupić samochód? No nie wiem, spróbuję moją Hondą w takim razie. Myślałem, że tutaj już będzie jakiś konkretny rodzaj auta do dragu, ale ja nie mam pojęcia o dragu, nie wiem czym jeździć w dragu, tak więc no, profesjonalista ze mnie jest. Ciekawy jestem, czy w przyszłym roku wyjdzie Need for Speed. No, okej! Ale na czym to dokładnie polega? Mam po prostu wystartować, sam biegi zmieniać? No, mam włączony automat, Lific. To było niezwykle mało ekscytujące. Tak wygląda każdy wyścig dragowy? Serio? Zawsze drag wyobrażałem sobie jako taki naprawdę pokaz umiejętności pracowania autem. W taki hardkorowy sposób. Moje, o Jezus, nie dam rady się gdzieś tutaj przenieść. Czy ja naprawdę muszę tam jechać? Mogę kupić ten dom? Odwiedź, aby kupić. No dobra, o kurwa, muszę tam dojechać. Dobra, trudno, no to mamy zajęcie na teraz. Cóż no, naprawdę spodziewałem się czegoś więcej, czegoś bardziej interaktywnego. Na pewno by to było większe wyzwanie, gdybym musiał zmieniać biegi i nie jeździł na automacie, ale nawet w takim Need for Speedzie, nieważne na jakich ustawieniach jeździliśmy na co dzień, cały czas, to kiedy się wchodziło w draga, to jednak robiło się inaczej. Dużo ludzi teraz na ulicach gdzieś tutaj mi śmiga. Tak więc, no, w końcu to jest ta gra, o której słyszałem na pokazach i jakby rdzeń tej rozgrywki tutaj się zaczął pojawiać, że większość samochodów, które widzimy na ulicach, są prawdziwi gracze, są wydarzenia, mocny komponent multiplayerowy. Tak to ma wyglądać. Czyli wychodzi na to, że musiałem po prostu przez wszystkie te pory roku przejść na takim, o, pseudo-multiplayerze, takim nie do końca multiplayerze. Żeby dopiero teraz gra porządnie się przede mną otworzyła. Ja jadę jakimiś szalonymi absolutnie trasami. Żałuję teraz, że go domu tam nie kupiłem. Chociaż nie wiem, czy miałbym w ogóle pieniądze na samochody. Więc wolałem poświęcić więcej czasu na dojechanie do wyścigu przed odcinkiem, ale nowym autem, niż wydawać na domy, żeby mieć miejsca do szybkich podróży. Nie licząc, że musiałbym jeszcze więcej pieniędzy wydawać na szybkie podróże. Ale i tak, kiedy nie widzieliście, to sporo quick travelingu uprawiałem. Jak szalony! Uprawiam szybką podróż jak szalony. Ale widzicie, jeżeli ktokolwiek tutaj oglądał moje filmy z Forcy, głównie dlatego, żeby samemu potem żeby ją obczaić i ewentualnie samemu zagrać, to widzicie mniej więcej, że gra się musi dopiero mocno otworzyć, a żeby zaoferować wszystko, co oferuje, i trochę to trwa. Przecież to jest 9 odcinek, 4-5 godzin grania. No, nie wiem, jakie wy tam macie tempo i to jeszcze z VIP-em, który mi dał sporo na początku jakiś przyspieszaczy. No ale okej. Najwyraźniej. O, i mi się ziewa. Twórcy założyli, kupujesz grę, no to będziesz w nią grał. I my zamkniemy parę rzeczy za odpowiednimi bramami, no i każdy prawdziwy gracz będzie grał i to sobie odblokuje prędzej czy później, bo kto wydaje tyle pieniędzy na grę, w którą zagra godzinę? Nie, Kira, nie interesuje mnie Forza Online. No widzicie, od razu krzyczy u góry, każe ustalać trasę. Szczerze, no obczaiłbym, co to jest, ale 4 minuty, ja wolę sobie dojechać i zrobić na sam koniec tego. Wyścig pokazowy. Tak, jadę pod prąd. Czy ta gra serio każe mi zawrócić, bo jadę pod prąd? A nie, dokąd mnie to prowadzi? Dobrze mnie prowadzi, no to come on. Trzeba pamiętać, że to Wielka Brytania, tutaj się po lewej jeździ, a ja tak... Z automatu w sumie się prawej trzymam. 320! 330 na godzinę! Na tym wyhamuję. O, idealnie. Ale prędkość ładna. Te barierki mogę niszczyć? Myślałem, że to są jedne z tych, kurde, stoperów odwiecznych. Co mnie zabiją, jak uderzę. Ale nie. Dobra, 3 km jeszcze tylko zostały. Trochę muszę tutaj dojechać, ale wyścig pokazowy szykuje się na jakąś... A pojedynek chyba z jakimś odrzutowcem, może samolotem? Wyglądało jak samolot. I musiałem przydupcyć w drzewo. Szczeka mnie boli zawsze. Horizon nie daje mi ani chwili praktycznie, żeby się zamknąć i posłuchać, co się dzieje. A są bardzo kluczowe momenty, kiedy się nagrywa takie filmy jak moje.
wszelkie dialogi, cutscenki, które występują w grach fabularnych, są idealnym momentem, żeby złapać trochę oddechu, odpocząć, dać nawet tej kurwa szczęce odpocząć, która też odczuwa efekty ciągłego gadania. Forza, nichojano. Kira coś tam pierdoli, ale kto by Kiry słuchał? Dobra, mamy to. Na plaży jestem. Ręczny, weź udział. Halo Experience. Czym ja będę tutaj jedł? A, no w końcu gra Microsoft, to musi być coś z Halo. Jestem samochód z Halo, dokładnie. Master Chiefem się jeździ! Damn! Okej, okay, ciekawy smaczek. A z czym się ścigamy? Z odrzutowcem, kurwa, samolotem z Halo! Halo. How awesome is this? Very. Dobra, daj mi się już ścigać. Jak to będzie wyglądało? Pokaz Halo Experience. Cortana do nas gada! Frontline UNSC personnel are expected to complete the following training exercise. Upon completion of the training exercise, please submit results to UNSC Fleetcom for assessment. O, jak fajnie. Jakby zdaję sobie sprawę, że mamy świat z Halo. O kurwa. This is Kilo Actual. Cortana, do you read me? I heard you need a pickup. What? To Kilo Actual. Tona rzeczy z Halo tutaj jest wciśnięta. Jakie fajne. W poprzednim kurde tym też były, ale był tylko pojazd z Halo. A tutaj są co kurwa, przeniesione w ogóle asety, tarcze, mapa jest ta sama, ale samochód się zmienia, świat, kolorki. Ty, mam tutaj innych jebańców w takich samych samochodach jak ja. O, proszę bardzo. No, ale jak mówiłem, ja sobie zdaję sprawę, o, to mnie blokuje. Bardzo niewielki procent z was ogarnia, o co tutaj chodzi. Ale ja jeszcze za czasów Xboxa 360 to dość dużo maniaczyłem w Halo. Trójka na multiplayerze, o Jezus Maria. Ile ja tam ludzi poznałem. To były te czasy takiego prawdziwego, kurde, grania na konsoli mojego. Zakładałem headset, gadałem z ludźmi w moim lobby i tak wyglądało moje konsolowe życie. Kurwa, no oczywiście, że ominąłem ten checkpoint. Ale byłem tak blisko, powinienem go zaliczyć. To był taki real console experience dla mnie. Teraz to wiecie. Gram we wszystko na jednym monitorze, a nie na telewizorze. Nie używam headsetów, bo muszę mieć bardzo konkretnie wszystko ustawione pod nagrywanie. Wtedy było ciekawiej. No przyznajcie się, czy wy też tak gracie, że wpinacie headseta i chłoniecie wszystko, co z tym takim konsolowym graniem stereotypowym związane? Czy może też tak w sumie na wyjebce myślicie sobie, o w sumie to mógłby być pecet. Save us, Chief! A kim są ci po bokach? Też są kurde... Z tej mojej frakcji? Nie jestem pewien. Przejeżdżam przez kapuchę jakąś! Warthogiem! Fajne, fajne. Na pewno fajny smaczek dla... W Ameryce to Halo jest pojebanie popularne. No może już nie, ponieważ seria trochę obumarła, oryginalni twórcy się skupili na Destiny. Dlatego też Destiny jest tam cholernie popularne. Ale... Fajnie. Cieszę się, że to jeszcze przejechałem. Ten samochód też jest specyficzny, strasznie przyjemnie się go prowadzi, bym powiedział. Takie miękkie ma mega zawieszenie. Mięciutko. Cortana to jest w ogóle AI z Halo, które dość dużą rolę gra w fabule tego wszystkiego. I teraz ona do nas gada i niby to są jakieś, wiecie, wyznaczniki, kurde, wyścigu, ale ona gada do nas, jakbyśmy tutaj jakąś ucieczkę odprawiali. Dobra. Kogo ja mam tutaj przegonić? Rozumiem, że mam co? Może będę musiał wskoczyć do tego transportowca na końcu? Bo mam wrażenie, że ktoś tam mnie wyprzedził i cały czas jestem do tyłu. Ale nie mam żadnej pozycji pokazanej, więc w sumie nie wiem. A, no dobra, czyli uciekamy z planety, która w tej chwili jest w stanie rozpierdolu. O Jezus. Dobra, damy radę, dobrze się to prowadzi. Rewelacyjny manewr w powietrzu. Punkt kontrolny, dziewięć... O nie, to drzewo rozwalę, to jest dobrze. 10, 9, 8. Na plażę! 5, 4, 3, 2, 1.
damy radę. Jest, udało się, koniec. A, fajnie. No nie było to jakieś niesamowicie ekscytujące, ale było fajne. Initiating upload of results to UNSC Fleetcom. Nie, to był tylko moduł treningowy. Powinienem dostać teraz ten strój. Naprawdę, każdy, gdybym to miał na początku, każdy wyścig tak bym jeździł. Na online, chociaż na multiplayerze to troszeczkę pewnie nuda była. To na ludzi, bo obstawiam sobie, wyekwipowała ten strój i byłoby trochę nudno, ale... Ale ciekawie. No, widzicie, jakby poziom mojego komentarzu tutaj jest taki mierdy. No fajnie! Ale fajnie! No fajnie! Pięknie, Ford Fiesta. Dokładnie to, czego chciałem. Kończymy, ludzie. Kończymy. Fajnie było wrócić do Horizona. Ekscytująca gierka. Myślę, że dla fanów motoryzacji to jest prawdziwa perełka. World's fastest. Something I've always wanted to do. Świetnie, zajebiście, mordo. Nie interesuje mnie to do końca. I like to think it's a way for anyone to experience the Horizon life. And it's an excuse for you to drive some incredible hypercars. Kończymy serię z Horizona, myślę, ludzie, kończymy. Akurat to tutaj ten tor, który wygląda jak T-Volt, mówi wam do widzenia. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Ja uciekam. Pa, pa.